I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w drugim odcinku z naszego horroru Removed Tormented Fathers. Chyba dobrze mówię, nie wiem czy to pierwsze dobrze mówię. Pewnie pisaliście mi, ale wiecie, że ja na zapas odcinki nagrywam. Tutaj ostatnio sobie zakończyliśmy, udało nam się wtargnąć do tej posiadłości tutaj. No i każą nam się spotkać, tak? Zlokalizuj źródło muzyki. Odnajdź panią Felton. To musimy zrobić. Tylko teraz wiecie co? Bo zobaczcie, jest tutaj trochę... Jest tu trochę chodzenia. To mogę zabrać. Wiecie co, nie wiem czy jest sens tutaj właśnie grzebać po tych półkach. Bo jest tego strasznie dużo. Co to jest? No właśnie, tu jest dużo tych takich rzeczy, które możemy gdzieś tam użyć, czyli te przedmioty takie, wiecie co, ale możemy tylko takie trzy, więc ja tutaj jakby się wymieniam. Tutaj każą tak zrobić i tak o, bo nie wiadomo co jest za tym, nie? Mogę spojrzeć na ten obraz, czyli to są pewnie oni, tak? Czekajcie, o tak o. Tak, kto to może być? Czyżby odległi krewni doktora Feltona? Myślałem, że to on z żoną. Czemu taki... Co może jest? Być może jest coś, co mogłabym użyć. Aha. Akurat chcę zamykać to, no. No patrzcie, nie chcę tego, ale... Dobra, nieważne, bo chciałem tę szufladę otworzyć. No ale tutaj w tych szufladach to nic. Coś tu mogłaby użyć, ale co tego nożyka na przykład? Ja tutaj mam właśnie... Dobra, tutaj to na pewno nic. Ten nożyk? No nożyk ewentualnie. Przedmiot obronny. Można by było? Też nie. Chyba po prostu chodzi o jakiś klucz. Co to? Nożyczki. I teraz tak, słuchajcie, możemy wejść na górę, możemy zejść na dół. Co robimy? Zatrzymała się na jednym piętrze. To co to jest? A, możemy się ukrywać. Jest po prostu, słuchajcie, świetne. Ja się tu zesram, jak będą jeszcze jakieś ataki tutaj. O Jezu, naprawdę. Okej, okay, jestem z powrotem. Sorki, słuchajcie, mój domofon. Nie wiem, co się dzieje z ludźmi, wiecie? Coraz częściej przychodzą ludzie, pukają do domów, prosząc o jedzenie, o pieniądze. Nie podoba mi się to. Znaczy, w sensie, bardzo to smutne jest, wiecie? Takie sprawia, że... sprawia, wiecie o co chodzi, no, taka myśl jest, że zaczynają ludzie jakoś tak nie dawać rady, no nie? Przykre to jest. Tutaj cały czas mamy te nożyki. Co to jest? Cegłówka, tu jest ten nóż. Cały czas jest, słuchajcie, pełno tutaj rzeczy. Motyleczmy i inne latające żyjątka. Dużo tych przedmiotów takich, którym będziemy mogli się tu bronić. Ja się zastanawiam, czy po prostu... No właśnie, wymianka jest, no nie? Bo tylko jeden przedmiot możemy mieć, więc nie ma sensu tego tutaj zbierać. Ale pytanie, czy na przykład gdzieś w tych... Gdzieś w tych szafkach na przykład nie będzie tego, nie wiem, klucza do tych drzwi, czy jaki czort?
Na razie nikt tutaj nie przychodzi. Drzwi są zamknięte. Stąd przyszliśmy. Tam jeszcze mnie nie było. Słyszę coraz bardziej, słuchajcie ten dźwięk. Teraz dostaniemy coś chyba, słuchajcie, w głowę czymś. O Boże! Pani Felton już pewnie nie żyje dawno, a to jest jakiś potwór, co? Czy nie? Wiecie, jak horror... O, tak myślałem. No i? Ja pierdzielę. Telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer. Ja pierdzielę. No to niezła schiza, co? Poszedł? Chryste, panie, ale jazda. A my w samym środku tego dziadostwa. Możesz wyłączyć samouczek w menu ustawienia. W tym rejonie jest prześladowca. Musisz zdecydować, czy chcesz go ominąć, odwrócić jego uwagę, czy też stawić mu czoła. Kucanie. Pamiętaj, aby nie hałasować, nie dać się zauważyć. Unikaj biegania i używania... przycisku kucania, aby cicho się poruszać. I używaj. Jeśli twój prześladowca zanadto się do ciebie zbliży i nie zabraknie ci oddechu, możesz spróbować zrobić unik. Czyli F, ok. Boże. Ja pierdzielę, on tu po prostu cały, słuchajcie, z nią spał. A, tu mamy do ten, nie, to wolę to. Normalnie cały czas tu z nią spał. Na razie to zostawiam, bo chciałbym się jeszcze w tym pokoju rozejrzeć. Co on tutaj robił? Dobra, mam coś. Mam coś. Kluczowe przedmioty mają zasadnicze znaczenie dla postępów historii. Ikona brakującego przedmiotu? Otwórz ekwipunek. Aby użyć kluczowego przedmiotu, stań przed obiektem z ikoną brakującego przedmiotu, po czym przejdź do ekranu ekwipunku, wybierz pożądany przedmiot i użyj go. Dobrze. W rusze utknęło coś błyszczącego, zupełnie ją zapychając. Tak jakby jakiś klucz, coś takiego. Muszę znaleźć coś do odepchania. Odpływu. No rzeczywiście jest.
Coś by trzeba było znaleźć. Co to jest? Jakiś środek? Tak, ale to nie jest to, co bym chciał. Klucz do korytarza na parterze. Stary klucz, który znalazłam w kieszeni szlafroka doktora Feltona. Opisano go słowami. Korytarz na parterze. Aha. Czyli tutaj na razie, słuchajcie, nic nie zrobimy. Nie odetkam tego chyba. No nie teraz. Może na tym parterze, w tym pokoju będzie coś do odetkania. A to co to jest? Zegar. I tutaj są rzeczy. No nie. Shit. Idę pomału, bo jestem po prostu zesrany. Ja pierdzielę. Najgorzej, że ja po prostu, słuchajcie, nie widzę. Nie wiem, ile mogę, na ile. I gdzie on jest? O Boże! I will make you regret you were born. No to już po mnie. Znaczy, wiecie co, bo ja muszę zobaczyć w ogóle, o co chodzi w tym. Mogę zrobić F, unik, nie? A jak na przykład teraz bym chciał się jakoś ukryć albo co? Jak na przykład teraz zrobić unik? Aha, czyli to o to chodziło. Nie, źle znowu poszedłem. You are not allowed to stay here. W ogóle majtów nie ma. Aha, to jest to. Dobra, to myśmy to już czytali. Pytanie na przykład, bo ona jest ranna, czy jak to teraz jest? Na ile, do jakiego stopnia, nie? Dobra, no słuchajcie, no pierwsza akcja, no co? Bo ja w ogóle nie wiem, gdzie on kuźwa jest. Mam te przedmioty. Dobra, mam. Wszystko na full. Tak, ona jest po prostu ranna. Wydostań się z willi, zbadaj sprawę zaginięcia Celes, spróbuj usunąć przedmiot zapychający rurę odpływową. Pytanie, czy na przykład jest tu jakaś możliwość, żeby się wyleczyć, słuchajcie. Ustawienia, sterowanie, chciałbym zobaczyć tylko. Bieg, kucanie latarka, unik, ekwipunek, no to było i.
Aha. Nie. Who's playing around in my house? Kurde, ślepy zaułek, no. Shit, on tu lezie. O, fuck. Tak. Nie mam szans, słuchajcie. This is not a place for tourists. Where do you think? Noisy little. I can't take anymore. Would you like to play? Aha. No! Leave me alone! And you! You shouldn't be here. To był taki znacznik, słuchajcie. Dobrze wiedzieć. O, Chryste, panie. Nie wiem, czy się wydostanę stąd, bo tu pozamykane, słuchajcie. I to tak fest pozamykane. Ale zostawił mnie. Japie. Idzie? Trochę taki, słuchajcie, Outlast. Klucz na korytarz na parterze. Stary klucz. Pytanie... Co ja zrobiłem? Zostawiłem coś. To nie jest tu? Nie, to było, słuchajcie... Oh, shit! Dobra. What are you doing here? Stop! Noisy little! I knew it! Aha. Stop! No! Please! Jezu! Ja pierdziele! Ale masakra! Pierwszy zgon, słuchajcie, w tej grze. Oj, będzie ciężko. Chyba dobrze dotarłem. Pytanie, czy... Czy tutaj były te drzwi? Bo tam jeszcze nas nie było w takim miejscu. Gdzie jestem? Aha, tu. O Boże, najgorzej. Najgorzej, słuchajcie, bo jestem w miejscu, gdzie jeszcze daleko, daleko do parteru. Kurde, bo ja nie widzę, jak on łazi. So, you like to go around and rummage in other people's things.
would you like to play? There's nothing left to eat. It's all mold. Jezu, słuchajcie, jestem tak skupiony, że... że nawet nic nie gadam. Ale ja nie wiem, czy i dobry pomysł, że ja tu jestem. Panel kontrolny, drabina wymaga baterii. To się podmieniłem sobie. Ulepszenie pozwalające na zwiększenie parametrów używanych przedmiotów obronnych. W danej chwili możesz mieć przy sobie tylko jeden ulepszenie. Istnieją dwa typy ulepszeń, obrażenia. Ulepszenia używają ogłuszenie przeciwnika na dłużej. Przedmiot obronny może być użyty dwukrotnie dzięki zastosowaniu szpuli... Aha, i drut. I drutu. Dobra, mam jakieś ulepszenie. Okej. To jest ten nożyk. Teraz? Aha, to ja wiem, gdzie ja jestem. A te? Też nic. A to co to jest tutaj? To niewielka winda towarowa, która połączona jest z piętrem powyżej. Panel sterowania jednak nie działa. Szlak by trafił. To ani tych, słuchajcie, schodów, ani tych... Tutaj cały czas są jakieś... Tak. Wymaga baterii. Co to jest? Aha, tu można zrobić, żeby on tu przylazł. Mhm. To nie były te drzwi tutaj, słuchajcie, gdzieś? O tu? No właśnie. Gdzie jest ten? Nie gadajcie, że ja nie wziąłem tego klucza. Kurde, nie wziąłem tego klucza z tego. To czekajcie, muszę się wrócić. Nie wziąłem tego klucza z tego chyba, jak po załadowaniu gry. Z tego szlafroka, czy co to tam było? Ten szlafrok, czy taki jakiś... No to po prostu dałem ciała totalnie. Would you like me to enjoy your stupid game? I know you're here somewhere. No mnie tu znajdzie w tej szafce, ja wam mówię, no. Trzyma tę kulkę! Ja... O matko! A dobre, dobre, słuchajcie. Ona jeszcze w tych szpilkach, to już w ogóle, wiecie, wszystko słychać. Jak ja to zrobiłem, że ja nie wziąłem tego klucza? Chyba. Gdzie jest ta łazienka? Tu.
Jezu, naprawdę! Co za dziadostwo! Jeszcze jakiś alarm się, kuźwa, słuchajcie, włączył. Sorry za to. Użyj. Kurde, jaka jadalnia, ja pierdzielę. Pytanie, czy on na przykład tutaj, słuchajcie, też zejdzie. O. Rodzina Feltonu, chwycona w chwili pełnej radosnej zabawy. Te dni zdają się należeć do przeszłości. Twarz Celest trudno rozpoznać, jakby ktoś poszarpał w tym miejscu płótno. Ale dlaczego? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? To nie mogę. Tu są jakieś karteczki. Można to poczytać? Co to jest? Podejrzewany o porwania i podpalenie profesor nie żyje, zamawiając się pod naporem oskarżeń. Albert Elias Wyman, jakiś tam, popełni samobójstwo przez powieszenie. Pomimo, że naukowiec został uniewinniony z racji braku wystarczających dowodów, spotkał się z ostracyzmem lokalnej społeczności pragnącej zemsty i podejrzewającego o próby zatajania faktów. Ja pierdzielę. Także tutaj adoptowana córka Feltonu w domu profesora zostało jego ciało. Aha, ciekawe, co może więcej coś wiedział. Ciekawe, czy to rzeczywiście samobójstwo, czy ktoś. Dziewczynki nastąpiło w wyniku porwania. Profesor oskarżony był ponadto o spowodowanie 6 dni temu pożaru klasztoru. Czyli ten profesor został, słuchajcie. Ciekawe, czy rzeczywiście popełni samobójstwo, czy ktoś mu w tym pomógł. Zostawiam to wam. Jezu! Boże! Chyba jakiś... kurwa, żart. This is my house. You cannot do this. Nie wiem, co to było teraz, ale... no nie widział mnie. Boże. Gdybym ja chociaż jeszcze, kuźwa, wiecie co, widział go. Nie wiem, cokolwiek, nie? Nie w tą stronę. Po prostu... no biegnij! Cholera, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo tutaj. Nie zdążyłem. Ale to jest cholernie trudne, powiem wam, dlatego że ja nie wiem, gdzie on jest. Jezu. Gdyby chociaż jakaś mapka była. Cokolwiek. Gdzie jestem? No chyba żart. No naprawdę. Powiem wam, że to cholernie trudne jest. Widzicie?
Bo on otwiera te drzwi, nie? Znaczy nie, te akurat mam zamknięte. O Jezu, a może te? Kurde, no mam tutaj tasaczek obronny. Co to jest? Aha. Co to jest? Czekajcie. Klapa pieca zamknięta jest na głucho, tak? Ale są tu otwory do przymocowania uchwytu. Czyli taki uchwyt by trzeba było znaleźć. Mhm. Wiecie, pełno tych szafek tutaj. Ja tego... Co to jest? A to? Aha, to jest przedmiot taki. Jaki tu syf. Ja pierdzielę. Masakra, słuchajcie. Oho! Dobra, mamy przepychaczkę. Idealnie. Idealnie. Przepychaczka... Jezus, to teraz muszę dostać się tam aż na samą górę. Powariowaliście już całkiem. Czekajcie, co to było? Jakieś notatki też znowu. Wakacje w Rzymie, lato. Kolekcja. Wiecie co, no tutaj to trzeba strasznie... O nie, tutaj nie będziemy tutaj go wołać, absolutnie. Kurde, zamknięte. Z drugiej strony. Dobra, no tutaj była, jest ta przepychaczka i to najważniejsze. No ale teraz weź, słuchajcie, weźcie się teraz przez niego, przeciśnijcie tam. Otworzył drzwi? Nie, cały czas są zamknięte. Właśnie o tym mówię, że ja nie wiem, gdzie on łazi, ale to jest po prostu... Pójdzie tam? Szybki jest, nie? Pytanie, czy mnie tu dziabnie? To idź do spania. Niestety, słuchajcie, nie przyszedł. Pobiegnę. Szybko.
Dobra. Chodź, weź, właś. I teraz słuchajcie, użyję tego tutaj. Tej przepychaczki. To będzie kluczyk jakiś. No i mamy kluczyk. Co to jest? A nie, to wpadło gdzieś. Ja pierdziel. No, jakiś kluczyk do jakiejś... No, wykonano, ale słuchajcie, dostań się z willi, zbadaj sprawę zaginięcia Celest. Odnajdź przedmiot wyrzucony wrzucony do rury odpływowej. Chryste panie, słuchajcie. Poszło to i to tak z grubej rury gdzieś tam na dole. Mamy to. Dobra, słuchajcie, ja będę kończyć. Aczkolwiek boję się, że... Czy można tutaj zapisać? Bo ja tutaj już raz zapisałem, wiecie? Tak, może będzie można. Tak, to ja sobie tutaj zapiszę, słuchajcie. Dobra, mamy to. I od tego momentu sobie zaczniemy. No musimy zejść tam na dół i zabrać ten kluczyk. Ja pierdzielę, no powiem wam, że jest to wyzwanie. Jest, gra jest taka dość trudna, można powiedzieć, jak dla mnie. Jeszcze tutaj, wydostań się z willi, to jeszcze chyba za wcześnie, ale zbadaj sprawę zaginięcia Celest. No nie wiem, czy to jest po prostu cały czas w trakcie to robimy. To jest zbyt ogólne, mi się wydaje, zadanie do wykonania. Dobra, dziękuję wam za dziś. I co? Do następnego? Do następnego. Trzymajcie się, cześć.